Co gdyby jedno z najpotężniejszych państw Ameryki Środkowej, dokładnie Imperium Azteckie, przetrwałoby zapędy kolonizatorów i stało się najpotężniejszym państwem na świecie? A dzięki religii hindu i kilku innym rzeczom, może się cieszyć bardzo niską autonomią w terytoriach bez state'ów. A tych trochę ma. Stany bez stanów. Witam imperialisto, tutaj Lukas. Początkowo nasz aztecki władca, Montezuma I, zmieni bieg historii w kierunku zmiany religii z Nahuatla na religię bardziej pokojową, animistyczną. Niestety jesteśmy otoczeni przez bardzo brutalne nacje wyznające Nahuatla, więc to nie będzie pokojowy proces. Swoje rządy rozpoczął od nadania konkretnych przywilejów stanom. Naprawdę, nie spodziewaj się, że kiedykolwiek wymówię je prawidłowo. Złożył też w ofierze swojego następcę, bo nie był za dobry. Zatrudnił też kompanię najemną, bo była tania. Tylko dlatego. Montezuma nie zamierzał sam prowadzić armii do boju, mimo iż nie miał szczęścia do innych dowódców. Odesłał też dyplomatów na dwory innych krajów, żeby tam zdobywali informacje. Otomi, Guamar i na razie tyle. Zwiększenie ilości wojska natknęło jego wojowników do bitwy. Zawarł też defensywne sojusze z krajami bardziej na południu Meksyku. Udało mu się pozyskać zdolnego, tańszego dowódcę, którego bez wahania zatrudnił. Zatrudnił też dodatkowego kapłana, jak i doradcę dyplomatycznego. Niestety pierwsza wojna zapowiadała się, że będzie bardzo ciężka. Przeciwnik miał dużą przewagę liczebną. Dlatego Montezuma wzmocnił obronę swojej stolicy, jak i poświęcił naprawdę bardzo wiele, żeby przeciwnik miał trudności na naszym terytorium. Tak, był gotowy na wielkie poświęcenia. Może nie wygrywał Montezuma wszystkich bitew, ale zadawał przeciwnikowi duże straty. Mimo wojny znalazł czas na rozbudowę monumentów stolicy. Darmowy trzeci poziom, a i tak jest praktycznie bezużyteczny. Przynajmniej na razie. Po pewnym czasie udało mu się doprowadzić do podziału sił jego przeciwników, przez co rozbijał ich armię po kolei. Od pozostałych uczestników tej wojny nie jest żądał za dużo, tylko pieniądze i comiesięcznego trybutu. Poza tym wygrywał już bitwę za bitwą, a tego typu strategia, w której zajmował łatwe do zdobycia prowincje przeciwnika i ruszał na stolicę, powodowała, że mógł szybko zakończyć wojny. Żeby po wielu wygranych bitwach i kilku latach został tylko jego główny przeciwnik. Te wojny przyniosły Aztekom duże korzyści, byli w stanie spłacić wszystkie zobowiązania, które zaciągnęli. Montezuma wojnę z Otomo zakończył, czyniąc ich azteckim wasalem, jednocześnie zdobywając ich stolicę dla imperium. Następnie od razu sfabrykował roszczenia terytorialne do Gumary, posłuchał poezji i zaatakował sąsiednie plemię. Ta wojna nie potrwała długo. Wysłał też do Gumary azteckich kapłanów. Montezuma wykorzystał wzrost niepokoju w prowincji Gamares wywołany przez azteckich kapłanów do przyjęcia nowej religii animistycznej. Dzięki czemu też rozpoczął proces nawracania całego imperium na tą religię po kolei. Prowadził też nową, nowoczesną formę rządu. Autokrację. Kapłanom podziękujemy. Niestety spowodowało to, że stracił religijny powód do wojny ze wszystkimi krajami Nahuatla. Montezuma teraz będzie musiał skuteczniej wykorzystywać dyplomatów lub szpiegów. Jak zwał, tak zwał. Przejście jednak na religię animistyczną ma największą zaletę taką, że wreszcie u Azteków doceniono złoto. To bardzo. Mam nadzieję, że ty docenisz najnowsze promocje na Enebie, wiele gier, linki w opisie, polecam Lukas. Montezuma wiedział, że warto zainwestować w lepszych doradców. Zmiana religii spowodowała, że aztecki imperium stało się jednocześnie najpotężniejszym w okolicy. Nie miało sobie równych, dosłownie. Czyli nie będę miał rywali do atakowania i farmienia punktów. Aztecka stolica była też już mocno rozbudowana, zwłaszcza infrastruktura. Zwiększono wydobycie w kopalniach, jak dokonano wielu innych inwestycji. Tak szybki rozwój Królestwa Azteckiego doprowadził do wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych. Feudalizmu. Po chwili nowe rozwiązania z feudalizmu zostały wprowadzone w całym kraju, dzięki czemu rozwój technologii nabrał tempa w królestwie. Montezuma rozpoczął też proces konsolidacji całego regionu pod panowaniem Królestwa Azteckiego. Okresy pomiędzy wojnami wykorzystywał do szkolenia armii i wzrostu jej profesjonalizmu. Prężnie też działała aztecka dyplomacja, która fabrykowała roszczenia do sąsiednich krajów. Wiecie, nie ma ofiar z ludzi, to trzeba coś wymyśleć. Dzięki tym wszystkim działaniom aztecki imperium osiągnęło gigantyczny splendor. Po podboju kolejnych krajów bardzo ważną kwestią stało się ustalenie, czy Aztecy wracają na starą drogę religijną, czy religia Nahuatla zostanie przywrócona, czy jednak najważniejsze miejsce kultu tej religii zostanie zburzone. Tym bardziej, że Aztecy byli coraz bliżej wynalezienia instytucji renesansu. Ostatecznie jednak zdecydowano się zburzyć tą świątynię i pozostać przy pokojowej wieży. Jeżeli wszystkich podbijemy w okolicy, to nie będzie wojen przecież. Przeprowadzono też skuteczne reformy, aztecka sztuka, literatura oraz architektura bardzo prężnie się rozwijały, przez co nowa myśl renesansu szybko się rozprzestrzeniła w królestwie. Na tron też szedł już Montezuma II. W wyniku ostatnich wojen jednak w Imperium Azteckim urosła bardzo autonomia, którą obecny władca zdecydował się znacząco zmniejszyć bezpośrednimi działaniami. W 77 roku Imperium Azteckie osiągnął
miało wreszcie na tyle wysoki rozwój technologii administracyjnej i mogło wejść na ścieżkę odkrywania sąsiednich terytoriów i zakładania tam nowych miast. Rozpoczęto więc budowę azteckiej floty, wyszkolono azteckiego odkrywcę, jak ja mam wymówić to imię, który wyruszył na odkrywanie świata. A samo imperium w międzyczasie dalej poszerzało swoje granice. Aztecki odkrywca za długo nie pożył, dosłownie zginął podczas pierwszej wyprawy, ale przynajmniej odkrył pewne wyspy i pewną flotę. W roku 84 Aztecy stali się jedną z największych potęg na świecie, mimo iż za dużo tego świata nie znali na ten moment. Po zapewnieniu pokoju w północnym Meksyku, Imperium Azteckie ruszyło na południe. Po wszystkich podbojach zaczęto już ustanawiać mocniejszą administrację. Aztecka ekspedycja dotarła też na kolejny kontynent, co niekoniecznie jest dobrą wiadomością dla mieszkańców tego regionu. Na nowo przyłączonych terytoriach Azteckie Imperium wprowadzało szybko swoją administrację. Dalej obniżano autonomię, podjęto też decyzję, że nie można przecież całej gospodarki opierać tylko i wyłącznie na wydobyciu złota. Przez najbliższe 25 lat zaplanowano gigantyczną rozbudowę w królestwie. Wprowadzono też nowe rozwiązania w celu walki z inflacją i ta, szczerze mówiąc, już nie była duża. Postawiono najpierw kilka świątyń, nie za dużo, rozbudowano kluczowe centra handlu. W celu ułatwienia przepływu handlowego postawiono w miastach nowe rynki. W większości ziem Królestwa Azteckiego wprowadzono specjalne edykty, które przyspieszały proces nawracania i szerzenia wiary. W królestwie też zaczęły powstawać warsztaty, które przyspieszały pracę rzemieślniczą. Dzięki temu produkcja stała się wydajniejsza. Przepłynięto też wreszcie wielką wodę i odkryto Czarne Wybrzeże, które niestety pozostawało na razie poza naszym zasięgiem. Dotarły do nas wieści o narodzinach kolonializmu, czymkolwiek to jest. Aztackie Imperium było tak ciekawe świata i okolic, że dalej zdecydowało się na dalszą ekspansję. Potencjalnie gigantyczne imperium musiało sobie dobrze radzić z przyszłą autonomią w prowincjach. Dzięki zatrudnieniu kolejnego bardzo inteligentnego doradcy, który nie bał się przepłynąć wielką wodę, wreszcie wyruszono na kolejny nowy kontynent. Ludy zamieszkujące nowy kontynent były mocno zacofane w stosunku do naszego królestwa. Naprawdę bardzo mocno. Podbito tutaj pierwsze terytoria w Afryce, jak i zaczęto wprowadzać administrację aztecką. A to wszystko za panowania Montezumy III. W celu korzystniejszego i sprawniejszego prowadzenia wojen na nowym kontynencie przeniesiono aztecką stolicę tam. Spowodowało to niestety potężną rebelię i powstanie azteckiego Meksyku, czyli nowej azteckiej kolonii. Wiem, że to dziwne, ale nie wiem, jak to fabularnie uzasadnić. Ale może ty masz pomysł? Daj mi znać w komentarzu. Która miała plutokratyczne idee i ekspansywne idee. What the fuck? Świadom swojej pomyłki, władca powrócił do Meksyku, aby przejąć tutaj władzę z powrotem. Ale zapomniał przesłać sobie fundusze. Błąd został jednak naprawiony. No i niestety władza nie mogła zostać odzyskana, dlatego lud wybrał nową formę rządów – republikę. Pierwsze wybory wygrał kandydat, który skupiał się na działaniach administracyjnych. Niestety te wszystkie zamieszania spowodowały, że totalnie zmieniły się idee narodowe Azteków, jak i wybrane przez nich również. Nadano nowe przywileje, jak i naród aztecki wszedł na drogę oligarchii. Silni przywódcy mimo wszystko są potrzebni. Kolejne reformy też były potrzebne i je przeprowadzono. Droga, jaką może podążać teraz aztecki Meksyk, jest bardzo podobna do wcześniejszej drogi azteckiej. Dobra, jest dosłownie taka sama. Sama kolonia była bardzo potężna gospodarczo, militarnie też kiedyś będzie. Gdzie mój profesjonalizm? Jako że armia aztecka musiała zostać jak najszybciej odbudowana, wszędzie dokonano dodatkowego poboru. Republika Aztecka zaatakowała w pierwszej kolejności na północ wzdłuż wschodniego wybrzeża Ameryki. Plemiona tutaj są bardzo zacofane. Po kilku latach Republika zdobyła sporą część wschodniego wybrzeża. Dodatkowo Aztecy prowadzili kolonizację zachodniego wybrzeża, ale bardziej w kierunku zjednoczenia regionu domowego. Skąd ja tych sojuszników wezmę? Zauważono też pewne problemy z korupcją, wynikające z tego, że nie dopatrzono wskaźnika jej tłumienia. Właśnie bardzo groźne Imperium Europejskie ustanowiło Azteków swoim rywalem. 282%? Przecież ja też mam 100 tysięcy wojska. Nawiązaliśmy też kontakt z konkwistatorami z kraju niderlandzkiego. Teraz zbudowałem sieć fortyfikacji na wybrzeżu, żeby poradzić sobie z plemionami amerykańskimi. Ułatwi to kolejne wojny. Kometa? Fascynujące! W 1549 Francja zaatakowała Republikę Aztecką. Przybyli do nas Francuzi, jednak armia aztecka już ruszyła do walki, bo te wojska nawet im
miały zdolnego przywódcy. Nie miały żadnego przywódcy. Ci Europejczycy po prostu nie umią się bić. Żałosne. A polubię te wojny z Francją. Są bardzo dochodowe. W Zacatecas rozbudowujemy też wielkie miasto kopalniane, gdzie będziemy mogli wydobywać jeszcze więcej złota. Tak, inflacji nigdy za dużo. Rozpoczął się też proces budowania potężnej azteckiej floty, na czele której będzie stał potężny okręt Hop Hop Kan. Czy jakoś tak. Azteckie Imperium miało rzeczywiste skupienie na eksploracji nieznanych lądów Ameryki i ich dalszej kolonizacji. Ile tych nacji mam do stworzenia? O nacji Sindu Aztecy zakupili prowincję za 1500 golda. Trochę dużo, jak na kawałek pustyni. Ale ta prowincja znajduje się na najkrótszej drodze do świętej przyszłej prowincji azteckiej Sahib, czy jakkolwiek się to wymawia. No na tych terytoriach nowe instytucje raczej nie będą wprowadzane. Królestwo Azteckie w tym momencie naprawdę stało się już imperium. Najgorsze było oczekiwanie dla naszych władców, żeby nasi przeciwnicy pomogli nam w zdobywaniu nowego świata, żebyśmy mogli to potem od nich podbić. Wielka Republika Aztecka stała też przed ciężkim wyborem, jaką formę kraju przyjąć w przyszłości. Tak, naprawdę sporo tych wyborów tutaj było. Dla Republiki bardzo znaczące było przejęcie handlu w regionie Karaibów. Aztekowie, serio, znowu mi zasłoniło, nadchodzą. W pierwszej wojnie zabrano połowę Karaibów i bardzo to rozcieczyło Hiszpanów. Przeważnie. A to ciekawe, to już nie trzeba tworzyć Stanów Zjednoczonych, żeby postawić Biały Dom, ale tak czy siak Stany Zjednoczone mają bardzo fajną rzecz. Kotter jeszcze szybko jej wam nie pokażę. Imperium Aztekie przyjęło też nowocześniejszą wiarę, Hindu, co spowodowało mnóstwo niepokoju. Ups. W roku 83 nadszedł czas na kolejną wielką rozbudowę, tylko wcześniej podjęto to odpowiednie kroki. Ostatecznie spowodowało to, że nawet będzie można skuteczniej zajmować nowe terytoria. Jednak co ważniejsze, wraz z rozwojem technologii stały się dostępne skuteczniejsze metody plantacyjne, co wpłynęło pozytywnie na rozwój gospodarki i produkcji Republiki Azteckiego Meksyka. Aztecki Meksyk był bardzo potężną i bogatą republiką, dzięki temu mógł kolonizować wiele prowincji naraz. Francuska wojna religijna. Chyba wyślemy tam naszych przedstawicieli. Dominacja azteckich plantacji kawy. Chyba azteckie manufaktury okazały się być zbyt produktywne, przez co wkurzyliśmy Jemen, ale trochę na tym zarobiliśmy. W roku 1600 kolonizacja nowych obszarów Ameryki stała się praktycznie niemożliwa. Plemiona Indian zaczęły się wreszcie konfederować, a kolonie europejskich przybyszów zaczęły podbijać coraz większe obszary. Przeniesiono też aztecką stolicę do Merlendu, gdzie znajdował się pewien biały budynek, odpowiedni dla nowych władz. Imperium Azteckie zaczęło być krajem wielu kultur, wielu narodowości, wielu ideałów, dlatego stwierdzono, że czas na zmianę nazwy oraz przyjęcie nowych tradycji i ambicji. Tak się narodziły Stany Zjednoczone Ameryki. Dzięki nowym ideom łatwo było zarządzać tak gigantycznym krajem, a silne korzenie republikanizmu powodowały, że nasi prezydenci będą jeszcze mocniejsi. Wypracowano też nowy ustrój, amerykańską republikę. Władza będzie dzierżona w silnym ręku prezydenta, mimo wszystko będzie on miał wsparcie parlamentu. Przed nowonarodzoną amerykańską nacją otworzył się szereg nowych możliwości. No może nie do końca aż taki duży. Nowa nacja potrzebowała silniejszej floty handlowej, dlatego bardzo rozpoczęto proces jej skutecznej rozbudowy. Ameryka cechowała się też wysoką tolerancją i wszystkie religie były tu może nieakceptowalne, ale tolerowane. Naprawdę dużą tolerancją. W pierwszej kolejności Amerykanie uderzyli na Pacifico Norte w celu zabezpieczenia zachodniego wybrzeża i odebrania ziem Hiszpanom. W drugiej kolejności uderzono na niderlandzkie kolonie, które rosły w siłę. Stany Zjednoczone miały bardzo dużo roszczeń do tych terytoriów. Kobiety w rewolucji amerykańskiej. Pierwszym amerykańskim prezydentem był ojciec założyciel, nie wiem jak to przeczytać, Pimotu. Wojna o hiszpańskie posiadłości nie była ciężka, a przebiegła wręcz bardzo szybko i sprawnie. Rozpoczęła się też dalsza inwazja na Karaiby w celu zabezpieczenia handlu w Ameryce. Niestety zajęcie całych Karaibów rozcieczy większość imperiów europejskich, no ale trzeba się z tym pogodzić. Nawet bardzo. Będzie też bardzo kosztowne. Uwaga, następnym razem muszę to sam skolonizować. Jako, że mamy znakomite relacje z Francją, ta zdecydowała się odsprzedać nam Luizjanę. No dobrze, mamy tragiczne relacje z Francją, ale i tak zdecydowano się kupić Luizjanę. Następnie Aztecy ruszyli w kierunku centralnej Ameryki. W tym momencie Stany Zjednoczone toczyły już mnóstwo wojen z plemionami amerykańskimi, bo plemiona Indian jednak się konfederowały w większe nacje. I po kilkudziesięciu kolejnych latach północna Ameryka została podbita przez Stany Zjednoczone. W międzyczasie w Imperium zbudowano bardzo dużo manufaktur, jak i unowocześniono sporo budynków handlowych. Wprowadziłem też dodatkową formę demokracji, która wymaga jednak toczenia ciągłych wojen. Dzięki czemu Republika Amerykańska cechowała się bardzo wysokim absolutyzmem. Bardzo istotne było rozbudowanie właściwych centrów handlu, rynków, jak i floty na całym wybrzeżu Ameryki Wschodniej. Kiedy
już Aztecy, a w zasadzie teraz już Stany Zjednoczone Azteckie, zabezpieczyły cały kontynent północny, nastał zdobycia kilku bardzo ważnych prowincji w Indiach. A tutaj parę ładnych potworków powstało. Wojna rozpoczęła się od ataku amerykańskiego wojska na Sindh, który niestety miał dużo większego sojusznika. Jednak nowoczesna amerykańska demokracja dała radę. Po zdobyciu monumentu w Doambie postanowiono mocno go rozbudować, dzięki czemu autonomia w terytoriach wynosiła już 55%. Dzięki temu Stany Zjednoczone Azteckie weszły na drogę bycia hegemonem ekonomicznym, co wpłynie również na minimalną autonomię w terytoriach. W sumie niedługo będzie można przeprowadzić kolejną reformę rządową, która jeszcze zmniejszy statey w Stanach Zjednoczonych. Imperium Azteckim wreszcie zbudowano świątynię Chichen Itza, która wpłynie na wielkość i jakość armii. Rozbudowano też świątynię w Tikali. Dzięki temu i ofiarom tam ponoszonym, Stany Zjednoczone będą stabilniejszym krajem. Czy to coś w stylu Igrzysk Śmierci? Wraz z rozbudową miejskich hal, Stany Zjednoczone mogły mieć już więcej stanów. Tylko kosztowało nas to bardzo dużo działań administracyjnych. Stany Zjednoczone mogły też mieć bardzo dużo Marines. W sumie czemu nie? Koalicja od razu się rozwiązała. Cały świat drży przed Marines ze Stanów Zjednoczonych. Azteckich Stanów Zjednoczonych. Wraz z rozwojem odpowiedniej dyplomacji, Aztekowie weszli na drogę imperializmu światowego i byli bardzo zainteresowani zdobyciem posiadłości w Ameryce Południowej. Oczywiście nie można robić imperializmu bez gigantycznej floty wojennej, jak i dużo większej floty transportowej. Po rozbudowie wielkiego fortu w Panamie, odgradzającego oba kontynenty, nadszedł czas na budowę przesmyku panamskiego w celu ułatwienia transportu i żeglugi morskiej. Nigdy nie zrozumiem, czemu podbijanie, będąc krajem w Ameryce Północnej, kosztuje tyle punktów administracyjnych. Ale niech będzie! Rozbudowano też porty w Tortudze, dzięki czemu Azteckie Imperium będzie mogło skutecznie przechwytywać wrogie okręty handlowe. Rozbudowano też wielką fortecę w Kartagenie, która pozytywnie wpłynie na wartość handlu generowaną przez okręty handlowe azteckie. W roku 1699 wreszcie mogła zostać przeprowadzona reforma biurokracji w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu zarządzanie Stanami było jeszcze łatwiejsze. Zresztą w tym momencie Republika Stanów Zjednoczonych jest naprawdę bardzo specyficzną republiką. W zasadzie z militarnymi podstawami. Bo wiecie, trzeba szerzyć demokrację. W celu szybszego wprowadzenia instytucji oświecenia zainwestowano w naukę i rozbudowę szkolnictwa dosłownie w każdej jednej prowincji Imperium Azteckiego. No i po ostatniej reformie rządowej wreszcie mamy 25% autonomii w kraju. W terytoriach. Dosłownie, zobaczcie, tu jest terytorium, tu jest autonomia. Chyba mniej się tego nie da mieć. A jeżeli jest inaczej, to mi napiszcie w komentarzu oczywiście. Wykorzystując to, że wojska angielskie, no nie znajdują się w Anglii, bo toczą wojny gdzieś indziej, Imperium Azteckie rozpoczęło inwazję na Anglię. Czy tym razem się uda? Droga do Anglii była naprawdę bardzo długa w ataku. Przy wybrzeżu Anglii nasza flota została zaatakowana przez flotę niderlandzką, ta jednak poszła na dno. Tej armii miało tutaj nie być. No to chyba jednak angielska armia była w domu. I w dodatku jest całkiem niezła. Czas rozbudować flotę transportową. Coś tu jest zdecydowanie nie tak. W międzyczasie, tak czy siak, w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się proces przechodzenia na gospodarkę wojenną i budowy nowoczesnych warsztatów manufakturowych. Albo nie wiem, jak to inaczej nazwać. I budowano ich bardzo dużo. W wojnie z Anglią zapanował pewien pad. Wojska Stanów nie są w stanie zdesantować się na wyspy, a Anglia na kontynent. Dlatego dodatkowo Aztecy rozpoczęli inwazję na Islandię. Dlatego kolejne podejście do inwazji na wyspy zmieniłem. Zajmuję w pierwszej kolejności wyspy. Na wyspach. Czego nie rozumiecie? Imperium Azteckie stosowało swoją ulubioną taktykę. Wystaw przynętę, poczekaj aż przeciwnik tutaj dotrze, a następnie wypłyń flotą i zablokuj ciśninę. Ta taktyka była zbyt doskonała. W międzyczasie wybuchła rewolucja w Turcji. Dosłownie jest rewolucyjny Turek. Następnie z bardzo sprytnym manewrem zajęto fortecę w Usterze, którą następnie porzucono, aby cała amerykańska armia znalazła się już w Wielkiej Brytanii, Anglii. Przy czym naprawdę potężne siły angielskie zostały w Irlandii, a po chwili wojska amerykańskie dostały się już pod Londyn. Ostatecznie w Stanach zwiększono również siłę wykonawczą, a sama wojna z Anglikami skończyła się podbiciem ich najbogatszych prowincji. Wojna była niewyobrażalnie krwawa, ale dzięki nim zaczęła się wreszcie aztecka inwazja, co doprowadziło do zmiany technologicznej jednostek na jedne z najpotężniejszych w grze obecnie. Dzięki temu cała droga amerykańskiego drzewka, oprócz nawrócenia prowincji.
została wykonana. A w tym odcinku tworzę najpotężniejszą husarię, jaką kiedykolwiek widzieliście. Śląską, ale czerpie ona też z dziedzictwa pruskiego, jak i polskiego. Witam nowych wspierających: Tomek, Franciszek Stanicki, Łukasz Karwacki. Starszym wspierającym dziękuję za wsparcie. Save z tej kampanii będzie dla Was dostępny na Discordzie, na którego serdecznie wszystkich zapraszam, zawsze możemy o czymś pogadać.